Nie pytajcie, co to był za wstęp, nie? Jakoś tak dzisiaj mam totalnie głupi humor. Siemaro, siemaro! Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szymson i dzisiaj jesteśmy oczywiście na Palionowie. Ja wiem, wstęp był totalnie dziwny, ale musiałem coś odwalić dziwnego, możecie napisać, czy wam się wstęp podobał. Jak chcecie więcej takich wstępów, to łapka w górę, widzowie, łapka w górę i lecimy z koksem. A poza w ogóle tutaj łapkami w górę i tak dalej, to... Wbij na mój kanał vlogowy, co? Bo patrzcie, wbiliśmy dzisiaj 80 tysięcy na moim kanale Szymson Plus. Ale tutaj, jak to wygląda? Jak to wygląda? No, kurde. Jak to może być? Nie 80. Weź zostaw suba. Tu też możesz zostawić, ale ogólnie na kanał vlogowy wejdź, bo tam co drugi dzień są fajne filmy bardzo. Ja się bardzo staram, montuję je, prawda, no, wydaję pieniądze. Proszę, wejdź na tamten kanał, widzu. Zachęcam cię bardzo serdecznie. Sprawmy, by tam było 80 tysięcy, tak jak na plusie. A dodatkowo wbijmy na obu tych dwóch kanałach 100 tysięcy do końca wakacji. Proszę, widzowie, zróbcie to dla mnie. No ale pomijając już temat subskrypcji, witam wszystkich bardzo serdecznie na odcineczku kolejnym. Ja jestem Szymson i dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy w, prawda, moim domku. W moim domku, z tego powodu, że jak wiecie, na ostatnim odcinku, no, troszkę się zadziało. Ja zauważyłem, że, zauważyliśmy w sumie, że Yeti zaczął tworzyć jakąś miksturę kontroli. Tak tam było napisane w takiej książce, tam właśnie w tej bazie pod moim domkiem. Miksturę kontroli, dzięki której on może kontrolować jakieś, tam różne rzeczy. Tam było, że kontrola ciała, czy coś takiego, kontrola umysłu, zmiana koloru. Nie wiem totalnie, o co w tym chodzi. I totalnie mnie to, że tak powiem, no, nie moja bajka, że tak ujmę, nie? Bo ja, no, na miksturach niby się znam, niby mam tutaj ten, prawda, super moje laboratorium, ale no, widzowie, no to jest jeszcze nic, nie? Takie laboratorium tutaj to sobie każdy może mieć, a znać się na miksturach, to ja się znam, ale nie na żadnej miksturze kontroli. Ja nie wiem, co to jest, widzowie. Więc możecie mi dać znać w komentarzu, co wy sądzicie o tej miksturze i czy ja w ogóle powinienem gdzieś drążyć temat, czy nie, bo ja się szczerze przyznam wam, troszkę boję, troszkę się boję, nie będę ukrywać. Ale co w dzisiejszym odcinku? Dzisiaj chcę zbadać bardziej ten temat, dowiedzieć się więcej na temat tego wszystkiego. Myślałem, że polecę do Yetiego do wioski, ale tam nic się nie dowiaduje. Za każdym razem, jak tam lecę, to po prostu wlatuję, mam takie... No i co z tego, nie? Co się teraz dzieje? Jakby, nie wiem totalnie, czego mam tam szukać i tak dalej. Mega dziwna sprawa, więc ja tam już nie chcę mi się tam latać, bo to jest bez sensu. Aczkolwiek, kurczę, w sumie moglibyśmy się przelecieć, tak, wiecie, tak kontrolnie. Ej, gdzie jest posąg? Co tu się dzieje? Co to jest? Dlaczego? Nie wiem, ja o czymś nie wiem. Dlaczego zniknął posąg Paliona? Dlaczego Palionka ma takie białe oczy i tu? Myślałem, że to jest błąd po prostu tamtego skina, ale tu też widzę, że tak jest. Ej, o co chodzi? Tu też tak jest! Ej, co jest? To jest nie, to tak nie... Czekajcie, bo tu się coś... Tu się jakaś dziwna akcja dzieje. Patrzcie, tutaj też jest to zmienione. Ej, ale dlaczego? Ja nic nie wiem. Dlaczego tu się coś dzieje? Ja nie wiem, nikt mi nic nie mówi. Ja nie wiem, widzowie, co ja tu mam? To nie wiem, co to jest. To jest też Palionka? Czy nie? Bo jak to Palionka, to tu jest niezmienione. Ale to... Czekajcie, co to jest w ogóle za głowa? Pomnik imienia Palionki. No tak, no to... Dobra, czyli może coś jeszcze... Nie wiem, o co chodzi z tymi oczami. Dajcie mi znać, widzowie, w komentarzach, co wy tym sądzicie. Wiecie co, ja jednak się przelecę do tej wioski Yetiego, bo widzę, że tu się jakieś dziwne akcje dzieją i zniknął portal Paliona. Nie wiem kiedy. Co to jest? Dobra, ja nie wiem, co tu... Dobra, nie wiem, nieważne. Lecimy do Yetiego w takim razie. Zobaczmy, czy tam się coś wydarzyło może nowego, czy dalej jest wszystko tak, jak było po staremu. No nie, no, na pierwszy rzut oka wszystko... Nie, patrzcie, dokończył tą piątkę. Dokończył piątkę ze złota. O kurde, czekajcie, czy on znalazł... Nie. O nie. Czekajcie, bo mieliśmy teorię, że on szukał złota i że może szukać złota u mnie na chacie po to, żeby dokończyć ten napis. Błagam, żeby się okazało, że nie znalazł mojej skrzynki tajnej z rzeczami. Proszę. Nie, niech się okaże, że tutaj to wszystko dalej jest. Błagam. Dobrze. Jesteśmy bezpieczni, okej, czyli tutaj nic nie ma, dobra, możemy wrócić z powrotem do Yetiego, zobaczyć, czy coś się więcej pozmieniało, bo widzę, że coś tam się jednak dzieje, więc może coś nam się uda dzisiaj znaleźć fajnego. Kończą mi się fajerwerki, to mnie najbardziej martwi, ja nie lubię strasznie, że mi się kończą fajerwerki, ale dobra, dolećmy tam i zobaczmy, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi z tym posągiem, dajcie mi znać w komentarzu, bo ja nie wiem totalnie, ja sobie poczytam i zobaczę, co wy piszecie na ten temat, o co chodzi z tym, że znikł posąg Paliona, o co chodzi z tym, że Palionka ma białe oczy. Nie wiem, o co chodzi, ale takie znaki nigdy nie zwiastują nic dobrego. Dobra, tutaj nic nie ma takiego ciekawego. Tu jest jakaś baza, to wygląda jak jakiś pokój Palionki. Czy tu coś jest takiego, co by nam, że tak powiem, nas zaprowadziło? Pod łóżkiem nic tutaj nie ma. Tutaj
Też nic, dobra, czyli tutaj nic nie ma takiego, dobra, to jednak, że tak powiem, fałszywy alarm. Wiecie co, ja bym sprawdził jeszcze, pod tą wieżą jest ta tajna baza Yetiego. Tam były takie tabliczki, pamiętacie, i one wskazywały coś, co one to wskazywały, aha, ja wiem co wskazywały, dobra. Ale to czekajcie, jeszcze raz, co one wskazywały? One wskazywały tutaj, dalej to tu jest? Jest tutaj, tak, tu trzeba było stanąć i w ten sposób widziano kordy. 135, 69 i tak trzeba było stanąć, okej. Okay. I tam minus 135, 120, minus 120, aha, to jest źle, patrzcie, widzicie, źle stanąłem, tak trzeba stanąć. Minus 121, 69 i minus 135. I to z tego co pamiętam, to były kordy, które prowadziły do miejsca, w którym było właśnie, co z tym zamrożonym sercem Yetiego? Ja muszę to sprawdzić, jeszcze widzę, tu jest jakaś skrzynka, dobra, dalej pusta. Muszę sprawdzić, czy to serce tam dalej jest, bo pamiętacie, ja je zamurowałem złotem. Proszę, żeby się okazało, że to złoto, które jest na tym napisie, to nie jest złoto stamtąd, błagam. Ja nie wiem, ja jestem tak zestresowany, teraz się jakieś dziwne rzeczy dzieją. Jakiś Yeti, który gdzieś miał serce, szukał go, ja już myślałem, że on szuka tego serca, ale te kordy by wskazywały na to, że on doskonale wiedział o tym, że to tam jest. Już nie wiem za bardzo, o co chodzi, szczerze, tak nie wiem, już się gubię w tym bardzo i nie wiem, o co tutaj chodzi, ale dobra, zlećmy tam... co mnie tak cofnęło? Zlećmy tam na dół i zobaczmy, czy jest w tej tajnej bazie, w tych podziemiach pod moim domkiem, czy jest faktycznie dalej to serce Yetiego, czy już zostało zabrane, bo to mnie, szczerze mówiąc, bardzo zastanawia. Tu był przycisk jakiś, dobra, tu był przycisk, okej. Okay. Schodzimy na dół, dobra, git. Ej, no musiał na pe... Czekajcie. On musiał doskonale wiedzieć o tym, że to tutaj jest, z tego powodu... Że tutaj, przecież ten przycisk nie mógł być przed moim domkiem. To musiało zostać zrobione, jak już mój domek tu był. Dlatego nie zauważyłem tego miejsca, bo widocznie ono tutaj nie było dokończone. Ja normalnie zbudowałem ten domek, a tutaj ktoś to wybudował. I teraz jestem ciekaw, czy Yeti faktycznie, czy to Yeti tutaj zrobił, czy ktoś inny. Nie wiem, ale wydaje mi się, że Yeti, no bo kto inny. Nie wiem, dobra, już się gubię w tym, naprawdę, już się gubię. Ale dobra, jesteśmy tutaj na dole. I tam z tego co widzę, wszystko jest tak jak było. Czyli złoto dalej jest. Czyli prawdopodobnie serce Yetiego dalej z tyłu, że tak powiem, funkcjonuje, tak mi się wydaje. Dobra, serce Yetiego dalej jest na miejscu. Okej, czyli wszystko jest tak jak było. Możemy być o to spokojni w tym momencie, bo nikt tego nie odnalazł, więc dobra, no to git. Czyli albo Yeti dalej o tym nie wie i ktoś inny tutaj za tym stoi, albo nie wiem, już widzowie, ja się tak gubię w tym. Nie wiem totalnie, o co chodzi z tym miejscem i co ono oznacza. Nie wiem, dobra, już nie chcę o tym myśleć na razie. Weźmy, zobaczmy jeszcze do tej tajnej bazy Yetiego, tamtej właśnie, co on właśnie ma te jakieś laboratoria i robi tam te jakieś mikstury, te kontroli i tak dalej. Zobaczmy, o co tutaj z tym wszystkim chodzi, może zobaczymy coś nowego, może zauważymy jakąś ciekawą, że tak powiem, zależność i tak... Aha. Halo! Co tu się wydarzyło? Ja nie wiem. Dlaczego to się całe zmieniło? To było z lodu. Dlaczego jest teraz takie piekielne? To w ogóle nie pasuje do Yetiego. Ej, o co chodzi? Dlaczego to jest wszędzie lawa teraz? Co tu się dzieje? To zmieniło też nawet kolor. To było na biało. Tajny projekt teraz jest na czerwono. Co jest grane? Co tu się dzieje? Tu jakichś tych torów nie było. Dokąd te tory prowadzą? Skręcają gdzieś. Nie wiem, czy ja chcę tam iść. Nie wiem, boję się tam iść, szczerze przyznam. Ale o co tutaj chodzi? Nie, no widzowie, to jest jakiś żart przecież chyba. Ja nie wiem. Dlaczego to się nagle pozmieniało całe? Tu jest ta książka, czekajcie. Zobaczmy, czy w niej wszystko jest tak, jak było. Mikstura kontroli, kontrolować ciążywy, kontrolowanie umysłu, zmiana koloru, fazy testowe. No wszystko tak, jak... A, czekajcie, jest druga strona. A, skład po prostu. To było, czy nie było tego? Coś było ze składem, ale to chyba była ta druga książka, czekajcie, to było gdzieś tu. Tu, jest dobra. Dobra, brakujące składniki, królicza skóra i muszla. Ej, to jakie są inne składniki jeszcze? O co tu chodzi? Czekajcie, tu coś doszło? Nie ma nic nowego. O co tu chodzi? Ej, nie rozumiem tego. Tajny projekt... O kurczę, obróciłem to. Tak to było, tak jest normalnie. Dobra, tu jest wszystko git. Dobra, ale o co chodzi? Jakie są ogólnie składniki? Czego jeszcze potrzeba do zrobienia tej mikstury kontroli? Bo ja tego nie rozumiem. Rozumiem, że tutaj będzie ta mikstura robiona, tak mi się wydaje. Dobra, wejdę tam, czekajcie. Tu jest przycisk, jest, okej. Tutaj? Mogę to otworzyć? Mogę. Nie zamknie się to? Chyba nie. Dobra, jesteśmy w środku. Ja nie mogę, jakie to jest zamknięte, kto się tak dziwnie czuje, nie? Tutaj nie ma żadnej wody, pewnie to też trzeba jakoś coś tu wlać do tego kotła czy coś. I tutaj nic się nie robi, dobra, czyli tu pewnie dopiero będzie ta mikstura robiona. Tylko teraz zbiera te składniki Yeti, ale dlaczego to jest takie piekielne? Co tu się wydarzyło? Ej, nie rozumiem tego totalnie. Dobra widzowie, tutaj nie ma nic nowego. Z tego co widzę, tutaj nic nie przybyło nowego, poza tym co już tutaj, że tak powiem, było. Więc chyba nie ma sensu tutaj, że tak powiem, dalej, że tak powiem... Czy to właśnie przyjechało? Czekajcie, czy to przyjechało właśnie w tym momencie? Tu nie było tego, czy było?
List od L. Kto to jest L? O co tu chodzi? Witaj przyjacielu, jak idą nasze przygotowania do planu kontrola? Zbieram siły, by móc do ciebie dołączyć. Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy i wspólnie dokończymy to dzieło. Jeśli czegoś potrzebujesz, daj znać, dostarczę ci jak najszybciej. Nie zawiedź mnie i przygotuj wszystko na moje przybycie. Plan kontroli jest dopracowany i nie ma tutaj miejsca na drobne błędy. Do usłyszenia, pozdrawiam L. Co tu się dzieje? Dlaczego tu jest jakiś wagon, który do mnie wysyła jakieś rzeczy? Dobra, czekajcie, dajmy to tak, jak to było. Nie wiem, o co tu chodzi. Plan kontroli, jakieś inne rzeczy. Ja to muszę... Nie wiem, dlaczego to jest pod moim domkiem w ogóle? Co tu się dzieje? Ja nie wiem. Widzowie, ja wychodzę stąd. Ja tu nie chcę przebywać ani chwili dłużej. Tu dalej jest lód. Ja byłem świecie przekonany, że to dalej tak jest, jak było. Tu są nagle jakieś dziwne zmiany. Nie wiem, ja już mam dość. Ja już mam dość, widzowie. Nie wiem, o co chodzi. Dlaczego wszystko się rozgrywa pod moim domem? Nie wiem. Ja się stąd wynoszę. Albo tam na dół schodzę. Tu na dół. O, myk, tu zjeżdżamy. Myk, o, jesteśmy na dole. Dzień dobry. Ja od dzisiaj, o, tutaj na różowym łóżku. Tutaj się chowam i stąd nie wychodzę, widzowie. Ja mam dosyć. Trzymajcie się, widzimy się na kolejnym filmie. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Od kogo może być ten list, bo ja totalnie nie mam pojęcia. No i ja tu zostaję, póki się to nie wyjaśni, bo ja się nie czuję bezpiecznie w własnym domu, okej? Więc ja tutaj, ja się stąd nie ruszam, widzowie. Koniec.